Kultura żywa. Cześć. Dziś opowiem Wam o tym, czym jest kultura duchowa, inaczej zwana też kulturą niematerialną lub symboliczną. Najłatwiej przedstawić ją za pomocą słownikowej definicji jako ogół dzieł naukowych, literackich i dzieł sztuki, tworzących dorobek ludzkości w danym okresie historycznym. Elementami kultury duchowej są m.in. wiedza, wartości, zwyczaje i prawo. Kultura duchowa kładzie nacisk na niematerialne wytwory symboliczne, które nie mają zastosowań praktycznych, a które są kluczowe dla rozwoju umysłowego danej społeczności. Na kulturę duchową danego społeczeństwa składają się wierzenia, filozofia, sztuka, na przykład muzyka, filmy, rzeźba, dzieła plastyczne, a także literatura i inne wytwory ducha i umysłu człowieka. Ponadto elementem kultury duchowej jest także moralność, tradycja, a także przechowywanie wiedzy o doświadczeniach historycznych społeczności i jej języku. Kultura duchowa pełni różne ważne funkcje. Jedną z nich jest zaspokajanie intelektualnych potrzeb człowieka, dzięki czemu człowiek rozwija swoją wiedzę, gromadzi ją i przetwarza, co procentuje wynalezieniem różnych wynalazków, które mają ułatwić mu życie. Nabierają wtedy cech praktycznych i zaliczają się do osiągnięć materialnej kultury człowieka. Rozwijając wiedzę, człowiek poznaje świat i kształtuje swój stosunek do niego. Funkcją kultury duchowej jest także właśnie zaspokojenie potrzeb duchowych każdej jednostki, poszukiwanie odpowiedzi na pytania o sens, wieczność, cel istnienia człowieka. Inną funkcją kultury duchowej jest umożliwienie autoekspresji, czego można dokonać poprzez szeroko rozumianą sztukę, np. malarstwo, poezję, rzeźbę czy też muzykę. Dla twórcy ta funkcja związana jest z potrzebą wyrażenia siebie. Dla odbiorcy natomiast kultura duchowa pełni w tym rozumieniu funkcję przynajmniej rozrywkową. Dla właściwego funkcjonowania całej kultury konieczny jest równomierny rozwój wszystkich jej aspektów – materialnego, społecznego i duchowego. Współczesne społeczeństwa niestety coraz częściej zdają się jednak zapominać, że to, co duchowe, jest również ważne. Najistotniejszą cechą kultury symbolicznej, czyli kultury duchowej, jest to, że jej wytwory mogą zostać spożytkowane, czyli skonsumowane. Tylko wówczas, gdy ten, kto je wykorzystuje, rozumie takie same reguły kulturowe. Jest twórcą tych wytworów. Dzięki temu odbiorca jest w stanie zrozumieć sens symboli zastosowanych w przekazie. Kultura symboliczna wiąże się z zaspokajaniem potrzeb wtórnych, a więc wyższego rzędu. Jest to świat wartości, estetyki i piękna, niezależnie od jego natury i środków wyrazu. Kultura żywa.